Zbrodnia i kara. Odwieczna walka o sprawiedliwość. Nie zawsze spełniona, gdyż zdarzają się zbrodnie bezkarne, które mimo wszystko chcemy ścigać. Ślemy wtedy list gończy. I nie tylko za sprawcą. Czasem, żeby zrozumieć motyw jej popełnienia. Dlaczego? Gdzieś na Mazurach, w małej miejscowości, żył sobie człowiek, któremu było wolno wszystko. Wolno było zabijać. Zeznania świadków mówią jednoznacznie, że w grę wchodziły wiertła, że wiercono im kolana, że byli torturowani, nie wiem, w jakimś samochodzie, w jakiejś chłodni. Jej i Ornacki mogli być wrzuceni do maszyny do mielenia mięsa dla lisów. Połówki krów, fragmenty koni mielone były w tej maszynie. Wiosną 1993 roku dwaj przemytnicy, Stanisław Biej i Jerzy Ornacki ze Szczecina, pojechali w interesach do Kisielic i ślad po nich zaginął. Zarówno Jerzy, jak i Stanisław, uchodzący w oczach swoich żon i dzieci za biznesmenów, tak naprawdę działali w szarej strefie. Ich rodziny nie zdawały sobie sprawy, że żyją z przemytu. W domu Jana Ruteckiego o pseudonimie Kulawy przemytników widziano po raz ostatni. Od samego początku policjanci przypuszczali, że ich zaginięcie ma związek z ciemnymi interesami, jakie prowadzili z Kulawym. Człowiekiem znanym na Mazurach jako ojciec chrzestny Kisielic. Jerzy Ornacki i Stanisław Biej utrzymywali kontakty z Janem R. Były to kontakty w tak zwanych interesach. Chodziło o przemyt papierosów na teren Niemiec. Z ustaleń śledztwa wynika, że Jan R. był im winien pieniądze. Te zwlekał z ich zwrotem. Pojechali po kwotę około 40 tysięcy euro, które miał im wypłacić Kulawy za wykonywane dla niego transporty. Niewielkie, ciche z pozoru Kisielice skrywały brutalną prawdę o potędze Kulawego. Przemytniczy biznes Jana Ruteckiego sięgał końca ubiegłego stulecia. Znakomicie rozwinął się w latach 90., kiedy to nawiązał współpracę ze Stanisławem Biejem i Jerzym Ornackim ze Szczecina. Ruteccy stali się najbogatszymi i najbardziej poważanymi ludźmi w okolicy. Kim jest Jan Rutecki, postrzegany przez gangsterów jako groźny Kulawy, a przez ubogich mieszkańców jak zbawienny ojciec biednego miasteczka? Jest dobrym człowiekiem, jest wyrozumiałym, no jest opiekuńczym. Dla mieszkańców Kisielic osoba Jana Ruteckiego kojarzy się bardzo pozytywnie. Był człowiek, który angażował się w życie społeczne tych mieszkańców. Zresztą nawet fundował stypendium dla uczniów. Była to osoba też taka, która jakby zaangażowała się w życie społeczne, polityczne. Był przecież radnym. Tak naprawdę to nikt nie wiedział nic na jego temat. Po wypadku samochodowym w 80 roku, złamanie kręgosłupa szyjnego i piersiowego, z całkowitym niedowładem kończyn dolnych, odsutek piersiowych w dół, całkowicie niedowładzie. No ja mu pomagałam, rehabilitowałam go. A uczucie samo się zrodziło, wiadomo, zafascynowała mnie jego osobowość. Prowadził tartak, miał swoją masarnię. Z punktu widzenia zwykłego mieszkańca zajmował się czysto prawym interesem, ale była też taka druga strona jego osobowości, jego interesów, która zdaniem prokuratury nie była do końca czysta, a właściwie kryminogenna. Chodziło o przemyt dużej ilości papierosów, narkotyków
i alkoholu. Musimy powiedzieć, że był ojcem chrzestnym, ale własnej mafii, którą stworzył. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że osoby, które były zatrzymywane na lotnisku w Londynie, wielokrotnie były zatrzymywane za przemyt narkotyków z krajów Ameryki Południowej. Dziwnym zbiegiem okoliczności, że adres zamieszkania przy, powiedzmy, 10 zatrzymanych na lotnisku Heathrow w Londynie, z tych 10 zatrzymanych, 5 było adres zamieszkały Kisielice. Sprytna organizacja własnego życia i nielegalnych biznesów Kulawego przez lata dawała Ruteckim pełną ochronę przed wymiarem sprawiedliwości. W ich domu za potężnym murem kwitło życie towarzyskie kisielickiej śmietanki. Bywali tam i przemytnicy, i skorumpowani policjanci miejscowej policji. Wiedzieli, ale milczeli mieszkańcy, bo człowiek zza wielkiego muru pomagał im przeżyć przełom polityczny w Polsce. Wszystko działało wokół PGR-ów i było utrzymywane przez PGR. Zlikwidowanie PGR-u było likwidacją nie tylko życia ekonomicznego, ale trochę i społecznego, no bo ludzie żywili się w stołówce PGR-owskiej, chodzili ich dzieci do przedszkoli, były wysyłane na kolonie, na wycieczki. Wszystko w ramach działalności PGR-u. Ludzie, którzy tam mieszkali, zostali odcięci, bym powiedziała, od świata w dużym stopniu. Pracowali u mnie ludzie o różnych profesjach. Miałam warsztat naprawczy, rolniczy, maszyn rolniczych. I to byli mechanicy, kombajniści, bo miałam gospodarstwo rolne. Elektryka miałam. Gospodynię, która pomagała przy robieniu posiłków dla tych pracowników. Pomógł uruchomić firmę wiatrakową w Kisielicach, która do dzisiaj gminie przynosi zysk. Wspomagał zespół folklorystyczny, pomagał ludziom. Mąż sponsorował jakieś paczki na święta, przeważnie na święta robił takie prezenty dla tych rodzin. Oprócz tego przywożył różne rzeczy używane. Mój mąż był radnym w Radzie Miejskiej Kisielica, to na ten cel przeznacza swoją całą dietę. Tak było, on prowadził działalność gospodarczą, miał ziemię, na tej ziemi zatrudniał ludzi i ludzie dla niego pracowali. Nie podpisywał z nim żadnych umowy, nie mieli oni określonych zakresów zadań i obowiązków, jak to jest w normalnych zakładach pracy. Po prostu on wydawał polecenie, jeżeli się komuś nie podobało, to niestety zostawał bez pracy, bez środków do życia i w ten sposób on ich uzależnił, że najpierw pomagał, a później żądał spłaty długów wdzięczności. Na terenach po PGR-owskich oni po prostu nie mieli żadnych często alternatywnych zajęć, więc rozumiem, że to wiązanie się z taką dorywczą pracą, czy nierejestrowaną, jest no łatwiejszą pokusą, ale taką pokusą, dla której nie ma alternatywy. Pieniądze miał z wyłudzeń, z odszkodowań, z tytułu tych fikcyjnych kolizji. Przecież to były pieniądze, z tego co ja pamiętam, około 3 milionów wyłudził z zakładów ubezpieczeń, podstawiając stare samochody, fingując kolizje. Tutaj też zatrudniał właśnie miejscowych, odpowiednich opłacając, albo po prostu, że kiedyś im pomógł i teraz żądał od nich przysługi. Samochody rejestrował na inne osoby, tak zwane słupy. Okazało się na przykład, że jeden samochód jeździł jako 3 samochody, czyli raz się spalił samochód, później znowu miał kolizję za 2 lata, więc pieniądz tworzył pieniądz. Dwaj przemytnicy ze Szczecina pracowali dla Kulawego od 10 lat. Zorganizowana grupa liczyła przynajmniej kilkanaście osób. Wymuszenia, przemyt głównie alkoholu i papierosów dawały dochód nieosiągalny dla uczciwie pracujących ludzi z Mazur. W lutym 2003 roku na posesji wynajętych przez nich policja policja ze Szczecina ujawniła duże ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Jak się później okazało w naszym już śledztwie, były to m.in. papierosy też Jana R. Policja podejrzewała Jana Ruteckiego o przywództwo grupy przemytniczej na międzynarodową skalę, grupy zorganizowanej, w skład której mieli wchodzić Stanisław Biej i Jerzy Ornacki. Trudno powiedzieć, czy Rutecki tak do końca był tym szefem gangu, jak się mówi.
Ja na przykład dzisiaj wiem, że bardzo dużo ludzi wyjechało w stronę Szczecina, że tam jest kolebka jakby tej całej działalności przestępczej. Ci dwaj panowie ze Szczecina, no właśnie, kim oni byli? Pracowali dla Jana Ruteckiego. Był 30 maj 2003 roku. Stanisław Biej i Jerzy Ornacki ostatni raz byli widziani na parkingu szczecińskiego osiedla. Wyruszyli w swoją ostatnią biznesową podróż do Kisielic. To było po jakimś telefonie, że oni zdecydowali się jechać do Kisielic. Po drodze spotkali się z jedną osobą i ta osoba też potwierdza, że w trakcie rozmowy na trasie do Kisielic potwierdzali ci dwaj panowie, że jadą do Jana R., że odzyskają swoje pieniądze i zrywają całkowity kontakt z Janem R., że jest on nieuczciwy w interesach i nie chce mieć z nim po prostu do czynienia. Bramy otworzyła im żona Jana Ruteckiego. Kulawy nie zawsze i nie każdego wpuszczał na teren posiadłości i do domu. Przyjęłam ich u siebie, zostawiłam ich na rozmowę z mężem. Prawdopodobnie Biej i Ornacki domagali się swoich pieniędzy. Kulawy nie zamierzał ich oddać. Być może miał własne, inne z nimi rozliczenia. Jedna z żon dzwoniła do męża. On powiedział, że sytuacja wymyka się spod kontroli i telefon raptem przestał działać. Znienacka wszedł ochroniarz. Padł strzał, potem drugi. Przemytnicy zginęli. Ale mogło być i tak, że ktoś ich wyprowadził, a potem zabił. A może po załatwieniu interesu z Kulawym pożegnali się, wyszli i odjechali. Pewne jest tylko to, że już nigdy nie wrócili do własnych domów. Po prostu zniknęli. Żony zaginionych mężczyzn ze Szczecina rozwieszały przecież ulotki, szukały ich. I tak naprawdę ludzie zorientowali się, że tak do końca chyba wszystko okej nie jest. Do zatrzymania Jana R. doszło 19 listopada 2003 roku, czyli około 5 miesięcy po uprowadzeniu dwóch biznesmenów ze Szczecina. Czy spotkanie u Kulawego było końcem drogi przemytników? Czy też wyszli stamtąd żywi? Wypuszczałam ich, jak wyjeżdżali, nie wiem ile to, w jakim to mniej więcej czasie, ale to tak mi się, jak dobrze pamiętam, to około 19 wyjeżdżali. Pan Ornowski, pan Biej, widziałem ich w ten dzień, co mieli zaginąć, rozmawiałem z nimi i oni po prostu wyjechali z Kisielic i do dnia dzisiejszego, gdzie ja sam w sprawie w sądzie występowałem o to, aby ujawniono moje bilingi, bo według moich bilingów wychodziło, że mówiłem prawdę, ale jednak sąd się na to nie zgodził. W śledztwie brane były pod uwagę trzy możliwości zniknięcia przemytników. W wersji pierwszej zostali zabici przez ludzi Kulawego, a ich ciała zmielono. Patologowie podjęli czynności zbierania materiałów z tej maszyny do mielenia mięsa. Niemniej jednak nie znaleziono nic. Budzącej grozę mielarki nigdy nie odnaleziono. Ten wątek śledztwa nie będzie więc nigdy wyjaśniony.
Druga wersja, od początku brana pod szczególną uwagę przez policję i prokuraturę, zakłada, że martwych zakopano w lesie bądź w grobli na terenach należących do Kulawego. W okolicy miejsca zamieszkania Kulawego są tereny leśne. Wystarczyło ich zamordować, wywieźć do lasu, wykopać dół i ślepo nie zaginął. Przekopaliśmy tony ziemi, no niestety bez efektu. No i ta sprawa nie daje nam cały czas spokoju. Robiliśmy nawet odwierty w tej grobli, pobieraliśmy materiały do badań. Ślad po nie zaginął. Wersja trzecia, dla prokuratury najmniej wiarygodna, że jednak żyją. Trzeci wątek, o którym mówi sam oskarżony i też pozostali oskarżeni, to taki, że ci dwaj mieszkańcy po prostu wyjechali z kraju. Choć trudno w to uwierzyć, ale nikt tej pewności do końca mieć nie będzie, bo póki co ciał nie ma. Żony Stanisława Bieja i Jerzego Ornackiego wynajęły detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, by odnalazł ich mężów. Żona Jana Ruteckiego żyje nadzieją, że to być może się uda i ojciec chrzestny Kisielic zostanie oczyszczony z zarzutu o morderstwo. Ale akta Jana Ruteckiego i 15 innych osób z nim związanych liczą 250 tomów. Przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów, łącznie z morderstwem. Zarzuty stawiane oskarżonym, a w szczególności głównemu oskarżonemu Janowi R. w tej sprawie, to są najpoważniejsze zarzuty, jakie przewiduje kodeks karny. Jest to sprawstwo kierownicze do podwójnego zabójstwa, jest to założenie i kierowanie zbrojną grupą przestępczą i szereg innych czynów typu przemyt alkoholu, przemyt papierosów z uszczupleniem należności publiczno-prawnych na kwotę ponad 88 milionów złotych, posiadanie nielegalne broni, materiałów wybuchowych, do składania fałszywych zeznań, wyłudzanie odszkodowań, organizowanie fikcyjnych stłuczek, które zresztą potem były podstawą do wyłudzania odszkodowań, nakłanianie do wydawania nieprawdziwych dokumentów. Trochę tajemnicza jest to postać z pewnością, a z drugiej strony też patrząc na te wszystkie doniesienia policji, prokuratury, no mroczna. Ale ta mroczność mieszkańcom była nieznana i myślę, że do dziś jest poddawana wątpliwość z racji tego, że no, jest to człowiek, który no, nie sprawiał wrażenia przestępcy wśród tych mieszkańców. Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z tymi ludźmi na temat właśnie tej osoby, kiedy przygotowywaliśmy pierwszą publikację na ten temat, to chyba jedna albo dwie osoby spośród 30 mówiły, że ten człowiek może mieć cokolwiek wspólnego ze świadkiem przestępczym. Proces trwa od lat i kosztował już 2 miliony złotych. Nadal budzi wiele kontrowersji. Niektórzy oskarżeni odwołali się do Trybunału Europejskiego. Jan Rutecki od 8 lat czeka na wyrok w areszcie śledczym. Kwestionuje uczciwość prowadzonego śledztwa i manipulowanie świadkami. Gdy realizowaliśmy ten film i próbowaliśmy rozmawiać z mieszkańcami Kisielic, zamykali przed nami drzwi. Zarzut podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem był głównie oparty na zeznaniach osoby o pseudonimie Żaba, który w Szwecji dostał wyrok 10 lat za przewóz narkotyków i pisał pisma do państwa polskiego, że w zamian za instytucję świadka koronnego pokaże, bo on wie, gdzie są te osoby niby zamordowane, zakopane i ten. Następnie, jak go deportowali do Polski, w sądzie poodwoływał wszystkie swoje zeznania. DNA kręgowca zostało wykryte w tym gruncie, natomiast nie wiadomo, czy jest to ludzkie DNA. Próba była po prostu zbyt skąpa, zbyt mało było tego DNA w tej próbie, żeby można było to w sposób jednoznaczny ocenić. Bo dowodów nie ma najmniejszych, tylko są pomówienia osób współoskarżonych, którzy za określone korzyści podpisywali
nie wiadomo co. Świadków przesłuchaliśmy, nie wiem, 200, 300. Byli to zarówno w jednej sprawie jako świadkowie, w kolejnej wyłączonej sprawie występowali jako podejrzani. I to jest taką ciekawostką. Do momentu zatrzymania żony Jana R., czyli właściwie rok od tymczasowego aresztowania Jana R., ludzie praktycznie nie mówili. Zresztą my też staliśmy w miejscu, nie mieliśmy jakiegoś punktu zaczepienia. Co było tego powodem? Oni się tak bali tej rodziny, że nawet jeden z zatrzymanych przed sądem rozpłakał się i powiedział: proszę sądu, proszę mnie zamknąć, ja i tak nie powiem, bo się boję, bo on mnie zabije. Wiarygodność świadków do dziś budzi tyle kontrowersji, że sam sąd ma problem z rozpoznaniem, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Słyszałam, że w sądzie się mogą wycofywać, ale kto się wycofuje? Rodzina albo ci, którzy po prostu boją się powiedzieć mu teraz w oczy, bo nam się przyznawali z płaczem, dosłownie z płaczem, mówili, co to będzie, ale uwierzyli dopiero, że ktoś zrobi porządek, w cudzysłowie, że Janowi R. się tym razem nie upiecze, i to ich zmobilizowało i dodało takiej odwagi, żeby mogli zeznawać. Zarzuty Jana R. pod adresem naszego biura, pod moim adresem, pod adresem innych policjantów, którzy pracowali z nami w grupie, bo była do tego specjalnie powołana grupa, czy zarzuty pod adresem prokuratora są wyssane z palca? Przede wszystkim dysponujemy materiałem dowodowym w postaci zeznań, ale nie ma zeznań świadków naocznych. W związku z tym w ogóle generalnie cały ten proces to jest proces poszlakowy. Zeznania te dotyczą okoliczności pośrednich, które mogą świadczyć o tym, że faktycznie doszło do popełnienia takiego czynu. Najbliżsi sąsiedzi zamieszkujący w okolicy opowiadają się bardzo pochlebnie o oskarżonym, wymieniają jego duże zasługi jako społecznika i radnego miejskiego. Zdarzało się, że zwracali się do niego o pomoc finansową, nie odmawiał. Byli pracownicy twierdzą także, że był sumiennym pracodawcą. Rodzina także potwierdza jego prawidłowe zachowanie. Według nich nie nadużywał alkoholu ani środków odurzających. Proszę pani, ja mogę mówić co chcę. Tutaj społeczeństwo powiedziało to, gdzie ja swoim całym życiem. I moja żona, żeśmy sobie na to ciężko zapracowali. Ja myślałem tylko o tym, którzy mnie oskarżają, żeby oni mieli taką opinię. Kim w pamięci mieszkańców pozostanie Jan Rutecki? Człowiek, który czynił tyleż zła, co dobra? Gangsterem zwanym Kulawym? Czy ojcem chrzestnym Kisielic? Czy za potężnym murem w Kisielicach rzeczywiście kryje się tajemnica ponurej zagadki zniknięcia dwóch przemytników ze Szczecina? Wysyłamy w tej sprawie list gończy. Może jednak po latach ktoś przestanie się bać i coś sobie przypomni.